Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Czy jest jakakolwiek szansa na porozumienie stron? Czy jest jakakolwiek szansa na to, że ta wojna w przeciągu kilku miesięcy zakończy się? Kto ją zakończy? Czy zakończy ją Zachód? Kto będzie stroną przegraną? Kto będzie stroną wygraną? Czy dzisiaj możemy w ogóle o tym powiedzieć? Cokolwiek możemy wyrokować? Po pierwsze tak, no toczą się oficjalne rozmowy, które co rusz są przerywane, bo przecież pod auspicjami Turcji toczyły się rozmowy pokojowe lub o zawieszeniu broni między Ukrainą a Rosją. W tej chwili ja myślę, że jakby decydujący głos będzie i Ukrainy, i Rosji. No chciałbym przytoczyć to, co powiedział mi jeden z dyplomatów ukraińskich, co jest bardzo ciekawe, bo i też będzie musiało zostać wplecione w szerszy kontekst tych rozmów pokojowych, czy próby dogadania się między obu zwaśnionymi stronami. Powiedział mi tak, że gdyby nawet prezydent Zełenski chciał zawrzeć jakikolwiek układ wykraczający poza warunki między przed wojną, prawda, czyli wycofanie wojsk rosyjskich i to będzie mu bardzo trudno ze względu na ukraińską opinię publiczną, bo Ukraińcy w tym momencie są na takim etapie jako społeczeństwo, prawda, że będą walczyć do końca, na takim etapie świadomości, czy no, tak to nazwijmy, że będą walczyć do końca i takie niekorzystne dla nich, czyli na przykład oddanie Donbasu, czy powiedzmy zaakceptowanie jakichkolwiek nowych nabytków terytorialnych, będzie po prostu niemożliwe ze względu na opór społeczeństwa. Czyli chce pan powiedzieć, że determinacja tego narodu jest tak ogromna i tak ogromna potrzeba walki, że będzie miało to zdecydowany wpływ na tutaj decyzję rządu. No i pewnie też i oligarchów, którzy też również niebagatelną rolę w tym procesie. Ja myślę, że rolę oligarchów trochę pani przecenia, dlatego że część z nich wyjechała poza granicę, tak, poza granicę Ukrainy, część z nich oczywiście wspiera Zełenskiego. Natomiast tutaj faktycznie to będzie miało wpływ, ten stosunek. Ja też podam, bo ja lubię operować przykładami. Ostatnio będąc w Łódzku rozmawialiśmy z wicewojewodą, z wicegubernatorem, to my tak mówimy, wicewojewodą Łódzka, który na moje pytanie, jakie są warunki progowe zawarcia kompromisu między Rosją a Ukrainą, odpowiedział mi tak, słuchaj Tomek, jak ktoś by wszedł do twojego domu, zajął jeden pokój najpierw, później drugi pokój, co byś robił? Czy starałbyś się go wyrzucić, czy zaakceptował jego obecność na tym, w twoim domu? Więc tutaj jakby udzielam od razu odpowiedzi. To jest, ja tak w kilku słowach powiem, człowiek, który ma dosyć duży wpływ na polityczny proces decyzyjny, dlatego że jest czołowym działaczem partii braci Kliczków, więc przekazuje, to nie jest jakby jego opinia, tylko przekazuje opinię też innych ukraińskich polityków i myślę, że to najlepiej, to co powiedziałem, oddaje stan, nazwijmy to stan ducha społeczeństwa ukraińskiego. Idąc krok dalej, możemy wysnuć dzisiaj wniosek, że ta wojna jeszcze jednak potrwa, z tego co pan mówi. Ja myślę, że tak, determinacja Ukraińców jest duża, była duża od początku samej wojny, w chwili obecnej jest duża, a pamiętajmy o tym, że wojska ukraińskie są zasilane każdego dnia dosyć dużymi dostawami broni z państw NATO i nie tylko, bo przecież i Australia Ameryka dostarcza, no tak, Ameryka, ale Ameryka to jest państwo natowskie, więc czy Kanada, czy Stany Zjednoczone. Ja mam na myśli tutaj państwa, które generalnie nie powinny być zainteresowane w konfliktem w Europie, czyli Australii, Korei Południowej i też innych kilku krajów z tamtego regionu geograficznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.